Zawsze się zastanawiałem, co by sobie myślał o sobie, o rzeczywistości człowiek, który by się tak jak Tarzan znalazł w jakiejś nowej rzeczywistości i by nie wiedział nic, tylko byłby bez małych, to jest ważne, że nie mógłby się domyślić na przykład skąd się wziął, czy umrze, czy myślałby o sobie jako wiecznym, tak dalej. Pytania dosyć naiwne, ale jakoś tak pamiętam, że interesowało mnie to kiedyś zawsze. No i tak sobie próbowałem gdybać, co by taki człowiek mógł, powiedzmy, zrobić. No na pewno by chciał przetrwać, więc jakoś działania poznawcze by na pewno taki człowiek dokonywał. Prawdopodobnie wyobrażał sobie, że nie umrze, że będzie wieczny, że gdyby nie widział śmierci, tak? Gdyby nie widział narodzin. No i w gruncie rzeczy, no jakby to Platon powiedział, no byłby w pewnej jaskini, tak? Jakoś wykrowałby sobie jakąś obraz rzeczywistości. Czyli w gruncie rzeczy niewiele by się różnił od nas, prawda? Bo my też, co prawda, dowiedzieliśmy się dużo rzeczy, że Czeczem nas uraził, że stąpamy po takim zamarzniętym lodzie, bo coś ten lód pęknie pod nami, wpadniemy i już wyjdziemy stamtąd, prawda? Więc wiemy dużo rzeczy na temat, ale ciągle żyjemy w jakiejś jaskini i no i to jest właściwie problem, jak przerwać ten obraz, zafałszowany obraz świata i wyjść z kim. Problem Platona. Platon akurat był optymistą, wydaje mi się, tak traktuje to, jego, powiedzmy, jego filozofię optymistyczną, w tym sensie, że wskazał, że łatwo być z jaskini, wystarczy patrzeć na ideę, tak? I te idee pokażą drogę wyjścia z jaskini, czyli wystarczy dokonać jakiejś takiej redukcji, która jest sprawna z natury, że mamy skłonność do tkwienia w tej jaskini, ale wystarczy łatwo właśnie wyjść. W gruncie rzeczy tutaj jakoś wydaje mi się, że same te idee są jakby takim czymś, taką metaforą. Także, sorry, ale tutaj lekceważącą stosunek do samych idei. Ważna jest po prostu idea. To, że Platon mówi, że trzeba dochodzić do idei, to postrzegam jako to, że trzeba dobrą wiedzę zdobyć. A żeby zdobywać wiedzę, to właśnie Platon mówi, a co, jak zdobyć wiedzę dobrą? No właśnie wiedzę o ideach, czyli o czymś, co jest tam, co nas... to będzie dobra wiedza, wiedza o ideach, tak? Rozumowa wiedza. Tak? To jest, to też można by, nie, prawdopodobnie to było jakieś zapuśnięcie z skutecznością matematyki, prawda? No bo matematyka, konkluzywność matematyki jest taka piękna i taka więc można by powiedzieć, zróbmy wszystko tak jak matematyka, prawda? To jest po prostu taka deklaracja, że każda nauka powinna być robiona tak jak matematyka, prawda? Więc mówię to dosyć ryzykowne stwierdzenie, że idea jest nieważna, ważny jest dobry rodzaj wiedzy. Koniec, tak? Według Platona, idea to jest tam tylko sposób dojścia do tej dobrej wiedzy. No i to jest dosyć optymistyczna wersja, prawda, wizji poznania, że drogą rozmową dochodzimy do prawdziwej wiedzy, do prawdziwego obiektu, do idei. No, można teraz pojawia się oczywiście, czy te byty idealne są realne, czy fikcyjne. To jest pytanie, które było drążone przez, powiedzmy, całe średniowiecze, tak sporo między platonikami a arystotelikami to było chyba właśnie o to chodziło mniej więcej. Czy to, gdzie to istnieje, czy to jest fikcyjne, czy realne. No, to wszyscy to znamy jako filozofowie, ale no, na przykład nie będę oczywiście tego omawiał, tylko science fiction cały czas. Stanowisko Kanta. Chciałbym przypomnieć, bo Kant akurat był drugim człowiekiem, który zajął tutaj, pewnie nie on pierwszy, jasne, ale powiedzmy, akurat go znam, więc Kant akurat no to wyjście z jaskini postrzegał nie tak w taki oczywisty sposób jak Platon, tylko postrzegał, że jest to wyjście, można wyjść z jaskini, ale do pewnych granic. Te granice to są te moje uwarunkowania, tak? Czyli dojść można, ale wyjść ze własnej skóry gdzieś, porzucić jakieś te mniemania, ale nie wszystkie, oczywiście granica jest moje własne instrumenty, które mam w sobie, mój własny sposób myślenia, moja konceptualizacja, moje oczy, uszy i tak dalej.
Czyli poza to po prostu nie przeskoczy. Tak? Zresztą nie wiem, czy Państwo zgodzą, pewnie nie, ale według mnie Kant jest właśnie twórcą takiej prawdziwej, nie klasycznej definicji prawdy, ponieważ klasyczna definicja prawdy mówi, że być może ktoś wcześniej już powiedział, nie wiem, zapewne, ale zdanie, jeśli to jest zdanie, no to klasyczna definicja prawdy mówi, że platońska jest ogłosowska. Mówi, że zdanie jest prawdziwe, gdy przylega do rzeczywistości, tak? Przyleganie jest oczywiście sporne, no ale to jest ta idea. Natomiast Kant powiedział, że zdanie jest prawdziwe wtedy, gdy przylega do coś, co nazwał przyrodą. Tak chyba, to wydaje się, że tak nie sprawdzałem tego ostatnio, ale tak pamiętam, to mówił, że przyroda u Kanta to było to, co się właśnie jest już, to jest to jakieś to żałosne odbicie rzeczy samej w sobie, czyli jest ta rzecz sama w sobie jakaś, tak? I ona w jakiś nieokreślony sposób jest jej stosunek, prawda? Jakaś potencjalna, czy nie wiem, może aktualna, jakaś rzecz sama w sobie, która istnieje, ona jest reprezentowana w nas samych, tak? W jakiś sposób. A zdanie prawdziwe, no to jest po prostu to jest przyleganie pomiędzy zdaniem, a tym, co mi się jawi, czyli to przyroda, a nie tym. Klasyczna definicja prawdy to jest natomiast to, prawda? Że klasycy mówią, że zdanie jest prawdziwe, to jest prawdziwe z rzeczywistością, a nie z tym, co mi się jawi. Tam akurat taki drobiec. Czyli widział to, że to jest nie klasyczna definicja prawdy, czyli proszę zobaczyć, że to już nie jest taki optymizm, to poznanie. Wyjście ze jaskini jest trudne, tak? Jest relatywne. Ludzie wychodzą z jaskini w taki sposób, a jakieś istoty bardziej inteligentne z kosmosu może inaczej, tak? Wychodzą z tej jaskini, prawda? Czyli krótko mówiąc, wychodzimy z jaskini do innej jaskini, tak? Bo nigdy nie dotrzemy do idei, tak? Szczytem tego sceptycyzmu jest słynny argument mózgi w naczyniu. Pewnie Państwo mają, o tym pisał, prawda, sam nie wymyślił, ale tutaj ten artykuł też jakoś czytałem dawno temu i teraz sobie przypomniałem o nim, jak znalazł mózgi w naczyniu. Prawda, że znają Państwo zapewne, może go trochę narysuję, żeby go mniej więcej streścić. No, prawda. Więc podmiot poznający oczywiście jest w takim dylemacie, że podmiot poznający nie będę to rysował tak, no bo jak ten podmiot poznający nie wiadomo. Prawda? O to właśnie chodzi w argumencie, że to jest za dużo. Tak, podmiot poznający to jest gdzieś tam jest jakaś kropka, prawda? To jest ten podmiot, nie wiadomo gdzie on jest, na pewno jest w jakimś świecie. No zdrowy rozsądek mówi, że Kartezjusz powiedział, ja istnieję, no to zapewne coś w jakimś pudełku jestem, nie? Więc to jest ten podmiot, który sam o sobie mówi A, prawda? No i mam pewne projekcje, to są te projekcje, świat postrzegam, jest fajnie, jest słonecznie, drzewa są, prawda? Parking mamy nowy. I powiedzmy, sam siebie ten podmiot postrzegał jako, no powiedzmy tak, konwencjonalnie to będę postrzegał, rysował, prawda? Czyli taki prostokąt. Tak, więc ten podmiot może powiedzieć, jestem takim prostokątem. Jestem człowiekiem, mam ręce, jestem rozumny i tak dalej. Natomiast postrzegam też inne rzeczy, bardziej żałosne, jakieś takie, które mogę powiedzieć, że coś takiego, tak? I też teoretycznie mogę sobie wyobrazić, że właśnie tu przychodzi moment takiej wybudzenia z drzemki, być może wcale nie jest tak, jak twierdzą ludziska, tylko być może jest, ten podmiot też może powiedzieć, że jestem czymś takim. Czymś zupełnie innym. Upadnęła też w tym argumencie, to jest mózg w naczyniu, prawda? Czyli jesteśmy jakimś zupełnie innym bytem, tak? Który jest żałosny, tak? W świecie, który nie jest jasno, tylko jest ciemno, tak jak Matrix, to przecież to się samo nasuwa, tak jak ci ludzie młodzi chodzą po Nowym Jorku, prawda? Mają nowe ciuchy, mają nowe dżinsy, jest wspaniale, są piękni, tak? Ale rzeczywistość jest całkiem inna, ciemno, gdzie są te, oni są przykuci do tych takich wanien, z taką madzią, z takich kadziach się znajdują, jakieś tam
prawda? Więc to jest naturalna wątpliwość każdego człowieka, że właśnie nawet ten człowiek ten też może sobie wyobrazić to, że tkwi w tej kadzi, tak? Jakieś. I to wszystko mu się śni, prawda? Czyli prosta droga do solipsyzmu, prawda? W XIX wieku w Anglii piłka nożna była popierana przez biskupów, bo twierdzono, że piłka nożna jako gra zespołowa, biskupów, lepiej, żeby przez pastorów, tak? Jako gra zespołowa jest lekiem na solipsyzm, a solipsyzm to największa choroba, bo prowadzi do onanizmu, prawda? Bo samobójstwo. To jest ten argument fakt. Bo tam będę zaczął się lepszy, to bardzo jest to niczym, jak nie zmieni. W Anglii też. Dobra. Więc mamy coś takiego, że każdy sobie może pomyśleć o tym, że jest mózgiem w naczyniu. To myślenie jest obalone przez Papenko. W pewnym sensie nie można pomyśleć, że się jest mózgiem w naczyniu, ale można pomyśleć, że jest się bardzo czymś podobnym do mózgu w naczyniu. Cały ten artykuł jest dosyć zadęty i tutaj tak naprawdę nie ma nic więcej, tylko jest ten argument, że nie da się, to jest powiedzmy taka typowa filozofia analityczna, gdzie się mówi tyle, ale pokazuje się tyle, gdzie jest powiedziane tak naprawdę, i to jest argument poprawny, owszem, że trzeba powiedzieć, że ten podmiot może tylko powiedzieć tylko tyle, że jest czymś, jestem czymś jakby mózgiem w naczyniu. Oczywiście nie mogę powiedzieć, bo w tej rzeczywistości prawdziwej mogą nie istnieć takie obiekty, ale mogą istnieć jakieś takie żałosne obiekty. I właśnie ja takim żałosnym obiektem mogę być. Czyli to psi jest takim podobnym do tego psi obiektem, że, ale w tym sensie, że tego żałosnego istnienia. Tak? No i cóż, no, to jest właśnie już taki sceptycyzm pociągnięty do granic, do maksymalnych granic, że nawet nie mogę sobie wyobrazić, że jestem jakimś mózgiem w naczyniu, tkwię w tej jaskini i powiedzmy, co mi pozostaje, prawda? Więc tu jest, kończę tutaj sceptycznym takim wnioskiem i nie potrafię tego rozwiązać. Twierdzę, że no, nie da się jakoś tego racjonalnie uzasadnić, oczywiście tego wyjścia z jaskini. Natomiast jeszcze krótko powiem, może to znaczy ciężko jest dojść do tych prawdziwych idei platońskich, które podobno istnieją. Tak? Nie wiemy tego, ciągle produkujemy sobie, jeśli wyjdziemy z tej jaskini, to znaczy budujemy sobie jakąś nową jaskinię. I tutaj chciałbym powiedzieć, że właściwie w rzeczywistości, w tej sferze egzystencjalnej człowieka, człowiek jako osoba, która się boi, która tam ma jakieś tam marzenia, prawda, i tak dalej, jakieś pragnie sensu życia, no to człowiekowi w tej sferze wcale chyba nie zależy na wejściu z jaskini, tylko na zaprojektowaniu dobrej jaskini. To znaczy na zaprojektowaniu sobie jaskini, że będę żył po śmierci, to jest bardzo optymistyczne, tak? Nawet jak ludzie nie są ateistami, większość ludzi jest dzisiaj ateistami, to wierzą w coś równie poczekającego, tak? Na przykład, że będę odniosę jakiś, że będę oddziaływał na ludzi, że przyczynię się, że ktoś mi wspomni, prawda? Że to jest budowanie powiedzmy jaskini, tak? To jest ta sama religia, co wiara w życie pozagrobowe, powiedzmy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że... Czyli to jest powiedzmy design, metoda design, tak? W teorii gier rozważa się tak zwany reverse game theory, gdzie się mówi o... Nie chodzi o to w teorii gier, często nie chodzi o to, że w teorii gier, żeby rozwiązać konflikt, ale żeby dobrze zaprojektować konflikt. Tak? Na przykład gry wyborcze, mamy w Polsce taki zakichany system wyborów, który PiS-owi dodaje głosów, prawda? To jest źle zaprojektowany konflikt, powinien być inaczej. Z pewnym względem to jest niedemokratyczne, tak? Że ludzie głosują strategicznie, nie głosują na swoje, ale to nie chciałbym powiedzieć. Czyli chodzi o to, że jest kwestia zaprojektowania też jaskini, tak? Ważne jest, żeby umieć zaprojektować. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest taki zawód nowy influencer. Kto to jest? Influencer, która wpływa. Osoba, która wpływa, która ma za zadanie projektowanie jaskini. Oczywiście za tym stoją jakiś interes, żeby kupować ten rodzaj smartfonów, inny, tak? Ale to jest właśnie, myślę, że chyba
Wiecie rzeczy, projektanci tych jasków, tak? I które te jaskinie, jeśli są przytulnie opisane, to pozwalają nam właśnie to, co powiedziałem, zapomnieć o tym, że chodzimy po zamarzniętym jeziorze i że kiedyś tam wpadniemy i już nie wyjdziemy, prawda? Gdyby o tym pamiętać cały czas, to nasze życie było fałszywe. Zapomnieć w końcu, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy z mięsa, tak? Na koniec, żeby to nie powiedziałem specjalnie, przepraszam, że tak uważa, chcemy przyniosł książkę i przeczytać, na koniec, żeby nie było tak poważnie, pesymistycznie. Teraz będzie z tobą twarzą, będę miał bolesne, wiem o tym. To przeczytał radosny fragment artykułu, a fragment praktycznie w całości przeczytał powieść, która jest krótka. Tutaj jest przetłumaczona na polski, jest fragment duży fragment przetłumaczony o tym, jak dwóch kosmitów przyleciało na Ziemi i mają jakieś wrażenia o nas. I jeden mówi, oni są zrobieni z mięsa. Z mięsa? Tak, cali z mięsa. Mięsa? No tak, nie ma wątpliwości. Schwytaliśmy wielu z nich w różnych miejscach na planecie. Wzięliśmy na pokład, przebadaliśmy wzdłuż i przecież samo mięso. To niemożliwe. Co z sygnałami radiowymi? Co z ich przesłaniem do gwiazd? Oni używają fal radiowych do kontaktów, ale sami nie wysyłają, robią do maszyny. No to kto zrobi maszyny? Z kim mamy nawiązać kontakt? No oni je zrobili. Próbuję ci to właśnie wytłumaczyć. Mięso zrobiło maszynę. To śmieszne. Jak mięso może robić maszynę? Chcesz, żebym uwierzył w twórcze mięso? Nie chcesz, żebyś uwierzył, bo wiecie, jak jest. A może oni są jak orfolei? Wiesz, inteligencja oparta na węglu w rozwoju przechodzi przez stadium mięsne. Skąd? Oni są, rodzą się jako mięso umierają. Dodaliśmy cały cykl rozwoju wielu z nich, który zresztą nie trwa zbyt długo. Masz pojęcie, jak długo żyje mięso? Daj spokój. Okej. Okay. A może oni są tylko w części z mięsa? Pamiętasz, jak Wiedelej? Połowa z mięsa, a z plazmowym mózgiem elektronowym w środku. Też nie. Myśleliśmy o tym, bo głowy mają z mięsa, jak Wiedelej. Ale mówiłem ci, wykonaliśmy badania, tam jest wszędzie mięso. Nie mają mózgu? Mają oczywiście, tylko że ten mózg jest też z mięsa. No to czym oni myślą? Nie rozumiesz, co mówię. Mózgiem, mięsem. Myślące mięso? To brzmi zabawnie. Tak, myślące mięso, świadome mięso, kochające mięso. Mięso, które marzy. Mięso, ma to, mięso do wszystkiego. Pytasz, o czym mówię? Czy zaczynamy od początku? Istota najwyższa. Więc o co chodzi temu mięsu? Przede wszystkim ono chce z nami rozmawiać. Chce też, jak rozumiem, poznać nasz wszechświat. Spotkać inne stworzenia, wymienić myśli, informacje. No jak wszyscy. Więc my mamy rozmawiać z mięsem. To przesłanie, które wysłali przez radio, jest tam kto? Czy ktoś mi słyszy te rzeczy? Więc oni naprawdę umieją mówić? Używają słów, pojęć, idei? Jasne. Z tym, że oni robią to mięsem. Potrafią nawet śpiewać, przepuszczając powietrze przez mięso. Istota najwyższa. Śpiewające mięso. Jak dla mnie to już wystarczy. To jest coś tam jeszcze, ale to wystarczy. Także jesteśmy tacy, ale dzięki Jastrzębowi potrafimy sobie żyć. Robimy sobie jaskinię. Tu jest też jaskinia, zobaczcie. Ja szpanuję przed wami. Już to będzie zresztą. Życie jest piękne. Jesteśmy zdrowi. Tak? O ile jesteśmy zdrowi? Zaraz wyjdziemy na oddział. A tak naprawdę jesteśmy zdrowi z mięsa. Czyli co jest ważne dla nas, żeby to nasze mięso było trwałe, jak najdłużej.